Marcin's new car, are you excited? Yes, very good. What you have to do with the new car? Firstly, I need to check all the data from the car and prepare everything that I know what is inside and how it works. So half work already done. Tomorrow we go and we do some proper driving and then we have more information, because we are doing this rally without any proper pre-event test, so we have a little bit to improvise to make sure that everything is happening correct. Szymon, a ty co tutaj ty improwizujesz? Co? Ja tu mam jak zwykle dużo do zrobienia, wiesz, Jachu, nowe auto. Praktycznie completely muszę go zrebuildować. Jesteśmy po pierwszej jeździe z nowym samochodem. Teraz wieczorem sobie zrobiliśmy taki krótki przejazd, żeby ustawić światła. No i niesamowita jest sztywność zawsze takiego samochodu. Nie żebym narzekał, bo ten, którym jechaliśmy cały sezon, też miał dosłownie kilkaset kilometrów. Aczkolwiek ta charakterystyka, wydaje mi się, amortyzatorów, które mamy w tym aucie, połączona z oponami, które są na tym samochodzie, daje taki efekt mega sztywności. No a jak samochód ma kilka kilometrów przebiegu, to tego się nie da oszukać. Jeszcze jest przed pierwszymi hopami, a pierwsza hopa jutro o 15. Zobaczysz, jaka jest na tym, na wyścigach konnych. Widziałeś? Widziałem. Widzę, trochę się przytyło, Miko. No, to jest takie na takiego. Szymon, opowiedz coś o tych bajeranckich butach. No, to są bajeranckie buty od Gergeliego. Moje buty nie przeszły BK. No i mam buty rozmiar mniejszy, także prawy but jest ok, a lewy jest niestety za mały, więc na dojazdówce muszę sobie ściągać buta, bo trochę boli palec. Ale spoko, no, szybkie są. 3, 2, 1, jedziemy 127 prawy, 3 minus lewy, średni, przechodzi, nie śpiesz, 5 plus prawy, do 5 prawy długi, nie ciąć, prawy, przechodzi 5 prawy, średni, 40, 4 plus prawy, otwiera, przechodzi, znów 5 minus prawy, in, 34 lewy, przechodzi, 5 plus lewy. Dobra. Jesteśmy w Pradze. Idę się przywitać z mistrzem świata. Siema. Cześć, Miko. Cześć. Nie wiem. Nie wiem. Jest zakaz kamerowania. Zakaz kamerowania. To dawaj, się, manie, to się już kameruje. Kameruje. Jesteśmy na Hradczanach w środku Pragi. Piękne miejsce na start rajdu. Mój droga z prawej, 51 plus prawy, otwiera, przechodzi, prawy zacisk, 2 plus, in, do 4 minus, lewy, 50, hamuj beczka od prawej, 540, stop. Coś ten ręczny nie działał, tak? Jak no, powinien. Nie wiem, tak jak delikatnie, tylko starasz się dosłownie tylko trochę tak poluzować napęd, to nie działa.
nawet tu czuję. Te 6 sekund też były do zdjęcia. Tylko według mnie nie do końca, nie do końca ryzyko by wzrosło, wiesz, na 20%, tylko na 50%. Komnaty kierowcy i pilota są po prawej stronie, komnaty reszty po lewej stronie. A służba już ma wolne? Służba nie, służba jeszcze musi za niej pokażę. Miko, to jest rodzina tu? Myślę, że to jestem ja. Ty, no ale tu jest miejsce dla 5 osób, wszyscy tu mieszkamy, tak? Ale kolor ścian sam dobierałeś? Nie. Ale tu ciocia. Ciocia będzie patrzyła, jak będę stał. Kurde, to są bolesne. To jest tak, że śpisz i asystenci zawsze śpią przy tobie. No wiadomo. Jest dwójka asystentów, którzy śpią przy tobie, jakby się coś działo. Jak tam, jak się czujesz? Dobrze. Długi dzień przed nami. Zaczął się, skończył się. Tamten w nocy, ten się zaczął jeszcze przed świtem i ten się skończy też po zmroku, bo mamy ostatnią dojazdówkę dzisiaj 150 km do Niemiec, no ale zanim to czeskie przygody, 120 km OS-owych. Do zobaczenia. Powodzenia. Sto 5 plus plus, lewy krótki, zahacz flat, prawy. Przechodzi, 5 plus prawy krótki, pal. Do lewy in, do 5 plus plus prawy, pal. 80 prosto i szczyt, przechodzi 6 minus minus, lewy zły, pal. 76 minus lewy, średni stop, krótki. 80 odciąża, 120, 6 minus lewy krótki, do znuś, 5 plus prawy szczytem, pal. Przechodzi, 5 plus lewy, pale. 90, hamuj, 2 lewy, krótki, pal. 180, hamuj, lewą, 2 plus prawy szczytem, tul. Driving. Mega. Not enough stages. Yeah, we were warming up these tires for I don't know 6 kilometers and they said it's cancelled. Wywiady, te sprawy. Ale dobre. Pyszne i znowu będziesz ja tylko jem na tych rajdach. No mega dzień, super. Fajnie wszystko, już ten ostatni taki był, najtrudniejszy. Bez śpiega to tam ciężko, było dużo błota takiego. Myślałem, że z olej rozlany, normalnie tak było ślisko. Ale spoko, no ten czas nie jest taki zły, także fajnie. Nie no, jechał mi się super, ale to jest mega trudne. Jak sobie pomyślałem, że miałbym jechać OS tym szybko. Co ty? Szukasz przycisku, gdzie jest wycieraczki, sprzęgło, żeby trafić. Mega problem. Także szybko się nie dojechać, 9 dyszek to jest idealnie. Jechałeś do samego końca?
Nie dojechałem tylko tam 70 km, bo się Miko niedobrze robiło, tak sobie powiem. Musieliśmy się zmienić. Ale trochę wykorzystał ten czas, nie? Nie, no tak, obejrzał przy okazji onboardy na jutro, także wiesz, spoko. Każdy wykorzystał ten czas. Jak tam, wyspani? No, wyspani. Wejdziesz jak u? Tam się jeszcze obejrzał. Dobra. Wczoraj wieczór dość krótki, bo też chciałem pójść spać, po 22 poszedłem spać, o 5 stałem, więc oglądam. Wieczorem Szymon chwilę prowadził rajdówkę, rano ty prowadziłeś po auto do parku zamkniętego, tak to się nazywa? Tak. Ta przestrzeń, w której stoi w nocy rajdóweczka. Jak chcesz przefisiować po francusku, to mówisz Parc Fermé. Parc Fermé, dokładnie, dla zawodowców. Niestety na tym pierwszym, to z mojej winy. Przetrzymali nas, zatrzymali nas, w ogóle było 2 sekundy do startu. Ja ruszyłem już z procedury. Tak? No, bo jak było 2 sekundy do startu, to gość zaczął machać coś z takiej budki, tak po prawej, no nie wiem, 10 metrów od startu. No i zapaliło się zielone, więc no, nie wiedziałem co robić, więc ruszałem i on wtedy jakby dobiegł do nas. Tak to nazwijmy, no ale to nie był problem. No wiadomo było, że z 5 minut zostały te opony dłużej. Ale no nie jechałem dobrze, no. Była mgła duża w tych szybkich sekcjach, a też auto było jeszcze w pełni od rana ustawione na sucho, a według mnie tam było prawie cały odcinek był mokry. No ale fajnie, że się podnieśliście. To prawda, że te kolejne 2 już były normalne, tak? Tylko że bardzo zmiękczyliśmy samochód i ta druga pętla w sumie będzie kluczowa, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję na tym rajdzie, bo rok temu właśnie po południu, w sobotę straciłem sporo. Okay, we lost one more time on the first one, but probably it was tougher for me. The improvement should be quite big in compared to the first run. I don't know exactly where, but it was like that. Then this longest one was good, I think. This was average. But I was trying on this one, also quite similar, about the speed level, about the risk level. Tylko wsługuje się, trochę robi tej śmietany i jedziemy. Szymon już szóstą piątkę zbija. Piątka, miłego dnia. Słabym tempie, a z drugiej strony już tam mało kto pojechał ten Power Stage jakoś, tak myślałem, że wszyscy pojadą dużo szybciej. Te miękkie opony, no takie były już dość miękkie tam, ale... Myślę, że z pewnością poprawiliśmy taką równość jazdy na długim dystansie. Congrats for you! Flaga już się grzeje, widzę. Flaga się grzeje, dokładnie, trzeba będzie ubrać tą czapkę. Ja się miałem mówić, że pierwszy raz nie widziałem swojej czapki,
ale i tak bym musiał brać tą, bo jest taki obowiązek. Stick around with me, hold it down, look at what we found. Said this a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear a proud. I think we're talking about. Tak smakuje zwycięstwo.